Samotność ma swoje dobre strony. Nikt mi nie zawraca głowy. Nie chciałbyś mieć sąsiadów? Owszem, ale takich, którzy trzymaliby się ode mnie jak najdalej. Każdy krab pustelnik, który spróbuje wprowadzić się do mojej muszli, dostanie za swoje. Zapamiętajcie sobie. Zwierzęta muszą gdzieś mieszkać. Czasami korzystają z cudzych domów. Muchołówka mieszka w kaktusie, w dziupli wydrążonej przez dzięcioła. Chociaż sama nie zbudowała tego domu, sprowadziła się do niego i znalazła w nim schronienie. Widzisz? My zrobiliśmy to samo. Wiedziałem, że to dobry pomysł. Będziesz miał piękną jaskinię. Elegancki domek plażowy z widokiem na morze. W marzeniach. Skrzeku, uważaj. Dom mrówkolewa jest bardzo prosty. Jest to mała norka z bardzo stromymi brzegami. Norka przyciąga inne owady, które zostają w niej uwięzione, ponieważ nie mogą się z niej wydostać. W ten sposób mrówkolew zdobywa pożywienie. Termity budują swoje domy zespołowo. Z gleby zmieszanej ze śliną lepią gniazda różnej wielkości i różnego kształtu. W samym środku kopca mieszka ogromna królowa termitów. Całe swoje życie spędza na składaniu jaj, a dużo mniejsze robotnice karmią ją i utrzymują w czystości. Nie chcę mieć sypialni z błota i śliny. Masz coś lepszego, Frygo? Tkacz buduje gniazda z cienkich gałązek, które splata, tworząc coś w rodzaju kosza. To musi trwać całe wieki. Ja musiałbym odpocząć już po trzech kursach. Już po trzech? Żeby zebrać wystarczającą ilość gałązek, trzeba około 400 kursów. Bardziej leniwe ptaki kradną gałązki sąsiadom i zanoszą je do swoich gniazd. The
Orangutan rzadko przebywa w jednym miejscu dłużej niż jeden dzień. Gromadzi gałęzie, które odłamuje rękami. W mgnieniu oka szykuje sobie posłanie. Wiele zwierząt używa do budowy domu gałęzi, prawda? Co to jest? To dom bobra. A to sam bóbr. Jego dom może przetrwać nawet 20 lat. Nazywa się Jeremie. Swoimi mocnymi zębami i szczękami bobry ścinają drzewa i gałęzie, z których potem budują domy. Główne wejście do Jeremia znajduje się pod wodą, co chroni ich i ich młode przed drapieżnikami. Nie chcę mieć drzwi pod wodą. Musiałbym wycierać nogi przed wejściem i przed wyjściem. Wiele zwierząt mieszka w norach. Skrzeku, szczęściarz z ciebie. Te pieski preriowe kopią norki swoimi ostrymi pazurkami i przegryzają korzenie przed nimi zębami. Barwa ich sierści sprawia, że są prawie niewidoczne dla wrogów. Norki połączone są siecią tunelów, umożliwiając zwierzętom ucieczkę w razie ataku wroga. Daruję sobie ten fragment z wężem. Ma nadzieję na obiad, ale bystrooki strażnik ostrzega kolonię. Wiesz już, jak umocować werandę, sprytku? Chyba wiem. Pomysł podsunęły mi termity. Zmieszamy glebę z wodą, oblepimy błotem zewnętrzną ścianę jaskini i przymocujemy budkę z ternika. Przez noc błoto wyschnie i finito, gotowe. Świetnie. Ale gdzie ja będę dziś spać? Przyjdź do nas. Do roboty. Hej, to moje łóżko. Nie wściekaj się, sprytku, sam go zaprosiłeś. Ale nie zapraszałem go do swojego łóżka. Powiedzieliśmy mu, żeby korzystał z tego, co ma pod ręką. Skorzystał z twojego łóżka. Zwierzęta stosują wszelkie możliwe chwyty, by ochronić swój dom. Hey, get off!
Wynocha! Ja byłem pierwszy. To moje łóżko. Zmieścimy się obaj. Posuń się. Zarwie się. A nie mówiłem, popsułeś mi łóżko. Dystrybucja w Polsce EFV Welpol. Wersja polska Studio Start w Łodzi. Udźwiękowienie Studio Europa. Tekst Agata Malinowska. Czytał Paweł Siedlik.